Deszcz czy słońce, miło znów zobaczyć się. Już od świtu on się śmieje. Z przyjaciółmi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa wciąż i gra. Deszcz czy słońce, zostań z nami. Deszcz czy słońce, miejsce mamy. Witaj, Franklin. Franklin i deszczowy dzień. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki, lubił wymyślać gry i bawić się z kolegami, ale pewnego deszczowego dnia nie miał się z kim bawić i musiał nauczyć bawić się sam. Dobrze, twoja kolej. Rzuć kostką. 1, 2, 3. I po drabinie. Złotko, znowu ty wygrałaś. Chcesz jeszcze grać? Ja też nie. Nie ma co robić w smutne deszczowe dni, prawda? Franklinie, jeśli chcesz rodzynki, weź je z pudełka. Okropnie mi się nudzi, mamo. Czy nie jesteś żółwikiem, który ma mnóstwo zabawek? Tak, ale nie mam nikogo, kto by się chciał ze mną bawić. A może złożysz auto, które dostałeś od babci? To mógłbyś sam zrobić. Na pewno nie. Tam jest milion części, a konstrukcja wcale nie ma sensu. To instrukcja nie ma sensu. No widzisz, potrzebuję twojej pomocy. Chciałabym się z tobą bawić, ale teraz mam dużo pracy. Może później. Szkoda, że dziś nie ma szkoły. A gdzie jest tata? Pewnie reperuje pralkę. Może ma dla mnie jakieś zajęcie. Powiedz, jak to się nazywa? Niestety nic nie widzę, synku. To, tato. To klucz francuski. Francuski klucz? Ojej. O, ale mamy dużo farby. Tak, to prawda. A tam widzę stojak na choinkę. Franklinie, czy nie masz nic do roboty? Czekam, aż skończysz. Muszę naprawić pralkę, a potem jeszcze zrobić wielkie pranie. A może ci pomóc, żebyś szybciej skończył? Wiesz, cieszę się, że chcesz mi pomóc, ale tu jest za mało miejsca dla dwóch żółwi. No dobrze. Może pójdziesz coś zjeść? Coś ładnie pachnie w kuchni. Franklinie, co ty wyrabiasz? Kręcę się. Nie kręci ci się w głowie? Trochę. Wymyśliłeś już, co będziesz robił? Czekam na tatę. Zdaje się, że tata nieprędko skończy pranie. Zajmij się czymś przez ten czas. W każdym razie nie będę się kręcił. Może wyjdziesz na spacerek? Zanieś kilka ciasteczek misiowi. To wspaniały pomysł, mamo. Miś bardzo się ucieszy. Pewnie nudzi się jeszcze bardziej niż ja. Ja otworzę, mamo. Franklin! Cześć, misiu. Przyniosłem ci trochę... Musisz zobaczyć moją grę. Jest wspaniała. Chodź, pokażę ci.
twoja kulka wygrała, Franklinie. Wspaniała gra, misiu. Nie sam ją zrobiłem. Nawet mama mi nie pomagała. Prawda, mamo? Nie pomagałam, sam ją zrobił. Widzisz? Zagramy jeszcze raz? Jest świetna. Chętnie. Wybaczcie, że przerywam waszą zabawę, ale musimy iść do sklepu po zakupy. A jakie? Uśmiejesz się, synku, ale zabrakło mi gwoździ do przybicia półki. O. Pobawicie się, jak wrócimy ze sklepu. Mógłbym ci pożyczyć swoją grę, jeśli chcesz. Dziękuję, misiu. Zagraj ze mną jeszcze raz, proszę. Dam ci niebieską kulkę, jeśli chcesz. Proponuję, żebyś pobawił się teraz sam. Muszę dokończyć pisanie tych listów. Granie z samym sobą wcale nie jest zabawne. Wymyśl, co mógłbym robić. Franklinie, przecież ja nie mogę myśleć za ciebie. Musisz mieć jakieś własne pomysły. Ale w tej chwili nic ciekawego nie przychodzi mi do głowy. A grać samemu jest bardzo nudno. Wpadłam na dobry pomysł. Przez jakiś czas będziesz mógł się bawić całkiem sam. Dzięki, mamo. A teraz pchnij pierwszą kostkę i patrz, co się stanie. Ojej, coś wspaniałego. Spróbuj ułożyć kostki w swój własny wzór. Cześć, Franklinie. Orety, królik. Podoba mi się, króliku, popatrz. To go powinno przez chwilę zająć. Doskonały pomysł. Mamusiu! Słucham, syneczku. Królik nie mógł dłużej zostać, bo musiał zanieść marchewki dla pana Kreta. No to pobaw się sam, przecież zostawił ci parasolkę. Ale to nie to samo, bawić się nią samemu. A, przygotowujesz się do wyjścia na spacer, synku. Cieszę się, że deszczowy dzień w ogóle nie popsuł ci humoru. Ale ja właśnie wracam z dworu. Chyba nigdy nie przestanie padać. Już nie wiem, co mam robić. Nikt się ze mną nie chce bawić. Jestem bardzo, bardzo znudzony. Naprawdę. Proszę, siadaj, Franklinie. Wolałbym siedzieć na podłodze i grać w domino. Nie, musimy poważnie porozmawiać. Franklinie, powinieneś nauczyć się organizować sobie czas. Tata ma rację. Ani twoi koledzy, ani my nie możemy się bawić z tobą przez cały dzień. Gdyby był tu któryś z twoich przyjaciół, to nie miałbyś kłopotu z wymyśleniem, co macie robić, prawda? Tak, łatwo jest coś ciekawego wymyślić, kiedy jest się z kim bawić. Dobrze, a gdybyś wyobraził sobie, że to ty jesteś kolegą Franklina? To znaczy, że zaprosiłem sam siebie zamiast misia albo królika? No właśnie. Nie wiem, czy to będzie zabawne, ale mogę spróbować. Znając twoją wyobraźnię, jestem pewien, że będziesz się, kochany synku, bawił doskonale. Spróbuję. To znaczy, spróbujemy. Uważasz, że mogłabym samą siebie poprosić o pomoc w pracy? Nie śmiej się. Mój wujek sam siebie zapraszał na obiad. Tym sposobem zjadał podwójne porcje. Myślałem, że nigdy nie przestanie padać. I ja się tego bałem. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Czy Franklin może wyjść na dwór? Jest w szopie i gra w domino. Sam ze sobą? Zdawało mi się, że z kimś tam rozmawia, ale być może mówi sam do siebie. Rety, ale on się musiał wynudzić. Ucieszy się, jak nas zobaczy. Chodźmy.
ciekawy wynalazek, doktorze Franklinie. Dziękuję panu. W deszczowe dni przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. Cześć, koledzy. Cześć. Cześć, Franklinie. Czy zagrasz z nami w piłkę? Może trochę później. A w co się bawisz? Wymyślam wynalazki. Chcecie je zobaczyć? Jasne. No pewnie. Proszę bardzo. Ojej, moja parasolka. A to moja gra w kulki. Pokażę wam, jak to działa. Świetne. Świetne. O, Franklinie, i sam to zrobiłeś? Wspaniały wynalazek. Wy byliście zajęci, więc sam musiałem to wszystko wymyślić. Czy możemy to jeszcze raz wprawić w ruch? Tak, możemy. Pewnie. Mam pomysł. To można rozbudować. Tak, świetny pomysł. Doskonały. Franklinie, która godzina? Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Znał nazwy dni tygodnia i miesięcy. Ale Franklin nie znał się na zegarze, więc czasem przychodził nie w porę i miał przez to sporo kłopotów. A ten niezwykły zegar wynaleziono już tysiące lat temu. Ojej, jest wspaniały. To jest zegar słoneczny. Ma tarczę podobną do innych zegarów, ale nie ma wskazówek, tak jak inne zegary. Jeśli obrócę go w tę stronę, cień wskaże czas między 8 a 9. Kto pokaże, jak to wygląda na naszym zegarze? Ja pokażę. Dobrze, pokaż. Ponieważ to połowa godziny, więc długa wskazówka musi być na 6, a krótka powinna być między 8 i 9. O tej godzinie wsiadam do autobusu. To łatwe. Zgadza się? Zgadłbym z zamkniętymi oczami. Pewnie. Czy wszyscy zrozumieli? Są jakieś pytania? Nie, to bardzo łatwe. Nie, zrozumieliśmy. Świetnie. Czy ktoś z was nie nastawiał jeszcze zegara? Franklin jeszcze nie nastawiał. No, to podejdź tu, Franklinie, i ustaw zegar na jakąś godzinę. To może być godzina, kiedy idziesz spać, albo kiedy rano wstajesz. Wszystko jedno, która. Która to jest godzina, Franklinie? To jest teraz. Masz rację. A więc najwyższa pora, żeby zabrać rzeczy i iść do domu. O, hurra! Wreszcie wolne. Wspaniale! Nie zapomnijcie wziąć planu meczy. Ojej, już jutro gramy w piłkę. Tak, zrobiłam wam rozkład zajęć sportowych. Pierwszy. Zdążę jeszcze poćwiczyć, zanim zacznie się mecz. Do bramki biegnie Franklin, wspaniały żółw, błyskawica. Przechodzi linię obrony. Nic nie powstrzyma tego zawodnika. Jest gol! Ten żółw jest zdumiewający. Cześć, Bobrze. Ładna praca nóg, Franklinie. Przydałbyś się na meczu. Co? I gdzie ty się podziewałeś? O co ci chodzi? Przegraliśmy mecz. Bo nie było jednego zawodnika. Ciebie. Mecz już się skończył? Niemożliwe. Czy nie zaglądałeś do planu? Tak, ale zdawało mi się, że to teraz. Proszę, spójrz. Sobota, 1:45. A która jest teraz godzina? Za 4:20. Pamiętasz, co mówił trener na początku sezonu? Jeżeli będziesz się spóźniał na mecze, to poszukaj innego zawodnika. Na następny mecz już się nie spóźnię. Dobrze ci radzę. Lepiej kup sobie jakiś zegarek. I tak nie miałbym z niego żadnego pożytku. Hop,
Popatrzmy. Jeśli duża wskazówka jest na dwunastce, a mała pokazuje trójkę, to jest trzecia. Czy 15 po... No nie, to jednak nie tak. Dlaczego tylko ja tego nie rozumiem? Cześć, Franklinie! A co tu robisz? Nic takiego. Rzucam kamyki do stawu. Patrz, co mam. Pożyczyłem z biblioteki. Jak zbudować auto wyścigowe. Wiesz, jak zbudować takie auto? Jeszcze nie. Ale tu jest dokładnie pokazane, jak to zrobić. Właśnie tego potrzebuję. Świetnie. Jeśli mi pomożesz, wystartujemy w wyścigu. Nie mówię o aucie, tylko o książce. Dzięki, króliku. Nie ma za co. Pod wieczorki misia podróżujemy w czasie, punktualnie w samą porę. To coś dla mnie. Powiedz, która godzina. Wypożyczę sobie tę książkę i będę znał się na zegarze jak wszyscy inni. Cześć, Franklinie. Jaką książkę wypożyczasz? Ja jeszcze nic nie wybrałem. Ciągle szukam. Rozumiem. Bardzo trudno się zdecydować. Tak, dlatego ja zawsze biorę 5. Pani Gąsko, wybrałem książkę. Doskonale. Powiedz, która godzina. O, ta jest zachwycająca. Czy czytałeś już, jak sznurować buciki? Już dawno umiem to robić. Podaj mi swoją kartę biblioteczną, Franklinie. Moją kartę biblioteczną? Jest w domu. Jeśli chcesz wypożyczyć książkę, to musisz mieć kartę. O, czy mógłbym zabrać książkę, a kartę przynieść później? Niestety nie, bo to byłoby wbrew przepisom. Ale powiem ci, co możemy zrobić. Zatrzymam tę książkę, dopóki nie wrócisz ze swoją kartą. Dziękuję, pani Gąsko. Pamiętaj, że w soboty zamykamy o 4:30. W 4:30. Dobrze. O nie! Dlaczego jest zamknięte? Cześć, Franklin! Co tu robisz? W soboty bibliotekę zamykają o 16:30. Ale nie dzisiaj. Pani Gąska powiedziała, że będzie do 4:30. Co? 16:30 i 4:30 to samo. O, racja. Pani Sowa o tym mówiła. Czy zapomniałeś? Nie znam się na zegarze, misiu. Wiem, że cała klasa się nauczyła, ale ja nie. Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Po prostu nie jestem dość bystry. Nie jesteś bystry? Nigdy w coś takiego nie uwierzę. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Jesteś najlepszy w klasie w dodawaniu i odejmowaniu. Bo tylko na tym się znam. Tak? A pamiętasz papierowe samoloty? Ty wiedziałeś, jak się je robi, a wszyscy inni nie. Jeszcze mnie nauczyłeś. Nauczyłem też królika i lisa. A widzisz? Nie jesteś gapą. Ale co będzie teraz, kiedy dowiedzą się, że nie znam się na zegarze? Nie powiesz im o tym. Dobrze, misiu? Nie, nikomu nie powiem. Ale ty porozmawiaj z panią Sową. Ona ci pomoże. Nie chcę, żeby wszyscy się dowiedzieli. Co robić, misiu? Idź do pani po lekcjach. A pani nie będzie się gniewała? Na pewno nie. Przecież jest nauczycielką. No to odwagi. Dzień dobry, pani Sowo. O, Franklin, proszę wejść. Co cię do mnie sprowadza?
Potrzebna mi pani pomoc. Z przyjemnością pomogę. Po to tu jestem. Nawet po lekcjach? Oczywiście. Mam kilku uczniów, którym pomagam po lekcjach. Naprawdę? Myślałem, że tylko ja mam kłopoty. Och nie, Franklinie, wszyscy czasem potrzebują pomocy. Powiedz, jaki masz kłopot? No bo wszyscy wiedzą, która jest godzina, z wyjątkiem mnie. Nauczenie się tego wcale nie jest łatwe. Ja też miałam z tym kłopot, kiedy byłam mała. Naprawdę? Naprawdę. Ale w końcu się tego nauczyłam i z tobą będzie tak samo. Nie jestem pewien, pani Sowo. Moi koledzy nauczyli się wszystkiego w tydzień. Nie wiem już, co robić. Nie martw się. Wiedz, że na naukę nigdy nie jest za późno. Dlaczego uczę się tak długo? O, nic nie szkodzi. Najważniejsze, że przyszedłeś tutaj i że chcesz się nauczyć, prawda? Prawda. A im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Teraz wyobraź sobie, że zegar to duża, okrągła pizza, którą dzielisz na kawałki. Dobrze. Jeśli przekroisz ją na 4 części, to każdy z twoich kolegów dostanie 15-minutowy kawałek. A, już rozumiem.